Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest pogadanka i analiza gameplayu Classic Sonica z Sonic Forces. Został ostatnio wydany gameplay całego poziomu z Sonic Forces. Nie jakiegoś kawałku 13-sekundowego jak, 30-sekundowego jak to było z Modern Soniciem. Tylko dostaliśmy po prostu cały poziom. I też to nie było jak z Nintendo Direct, czyli że po prostu 8 sekund. Tu po prostu dostajemy cały poziom. Najzabawniejsze jest to. To jest ten sam poziom, co był na Nintendo Direct, ale to jest późniejsze wydanie gry. Tu jeszcze włożyli trochę do tego poziomu. Jeszcze są screenshoty, których nie będę omawiał, od razu mówię, które też są jeszcze kolejnie dalszym wydaniem gry. A więc tylko to tutaj przyciszę, i będziemy zaraz mówić. Ale najpierw obejrzyjmy to razem. Ja już po raz kolejny, bo się musiałem nasłuchać muzyki, a jak ktoś nie widział, to teraz zobacz. A więc lecimy. No i dobra, jesteśmy już po. I czy muszę mówić, że muzyka według mnie jest wyśmienita? Jest po prostu zarąbista i po raz pierwszy to nie jest jakiś remix głównego tematu muzycznego Green Hill Zone. To jest świetne i swoją drogą nie hejtuję tego, że w Sonic Forces będzie Green Hill Zone. Nie wiem dlaczego wszyscy to hejtują. Ja nie hejtuję. No, więc znacie moje zdanie na ten temat. No, chyba się zajmiemy po prostu analizą tego wszystkiego. Więc to będę po prostu tutaj trochę jeszcze ściszę. No i zaczniemy. Po pierwsze, roboty są w tej samej stylistyce futurystyczne. Więc zdecydowanie coś jest na rzeczy, że Green Hill Zone, nie ma nadal tych słodkich robocików, tylko są te. I pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, z robotów po eksplozji nie wypada nic. I coś mi się wydaje, że to jest właśnie to, co zostało mówione o tej magicznej mocy, że nagle Eggman nie potrzebuje nic, ani mocy Gai, która napędzała roboty. Nie, to chyba nie była moc Gai, tylko po prostu Chaos Energy. Które było wykorzystywane w Sonic Unleashed, Generations. W zasadzie to tyle. Tylko coś innego. I też nie zwierzaki jak w klasycznych gierkach albo Wispy. Bo Wispy też nie widzę, żeby gdziekolwiek były. Chociaż w sumie dla klasycznego Sonica to Wispy to...
No, nieważne. W każdym razie, tylko tak chciałem zauważyć. Swoją drogą, grafika tu jest wyśmienita, a screenshoty jeszcze lepiej wyglądają, uwierzcie mi. Może dlatego, że są w 4K. Właśnie o tym chciałem też powiedzieć, że najprawdopodobniej Sonic Forces będzie działał na PC-cie i PS4 Pro w 4K i 60 FPS-ów. Co będzie sarąbiste. Dobra. Tu na razie nic się nie dzieje. Właśnie tu się zaczynają dziać fajne rzeczy. Patrzcie, wszystko jest piasek. Co? Nie ma wody kompletnie, jest piasek. I to też zostało wyjaśnione, że coś się dzieje z Green Hill Zone i Classic Sonic po prostu poszedł to sprawdzić. Nie wiem, coś w ten deseń to było. Ale jest fajnie. I widać, mi się bardzo podoba ten pomysł przeszkadzajek, że żeby zrobić speedrun, taki super duper speedrun tego poziomu, musicie się nauczyć, gdzie są schowane te sprężyny, no, żeby nie schrzanić niczego. Więc jest na razie dobrze. Ej. Te ryby są bardzo śmieszne według mnie. Nie wiem, coś w nich jest takiego komicznego. Jak na moje. Nie wiem, co jest z nimi. Ale nie wiem, może przez te oczy, które są po prostu jakimiś światełkami przyczepionymi do nich. No. I eksplozje tutaj też fajnie wyglądają. O, nasz Beetle powrócił, boost pad, sprężynka. I tutaj też zaznaczę, bo ludzie zarzekają się, że poziom jest liniowy, w sensie, że chodzicie tylko po jednej linii, jest fajnie. No właśnie nie, no bo tu widać, że z jakiegoś powodu jest dolna część, więc zakładam, że można tu iść też dołem, że są różne drogi. O, tu też było przez chwilę to widać. Trzeba mi się to złapać. O, tu jest inna droga, więc to nie jest liniowe. Chrzańcie się, ludzie, którzy mówią, że poziom jest strasznie liniowy. Dobra, tu jest platformowość, super duper loop. Tutaj pierścionków więcej. Kolejna skrzynia, znowu kolejna droga i invincibility. Jestem ciekaw, prawdopodobnie nie był podczas tego skończony nie był skończony jeszcze muzyka nieśmiertelności, zakładam, bo to moja Ochtani, główny kompozytor, powiedział, że klasyczne utwory jeszcze nie są do końca zrobione. I no zakładam, dlatego nie pokazali nieśmiertelności. Albo po prostu chcieli dać ten. I nie wiem, czy to był jakiś glitch, ale no Classic Sonic tu nie ma żadnej animacji. To jest bardzo dziwna sekcja, jak na moje. O, i tu jest, zaczyna się ciekawie. Mamy tutaj ten dziwny przedmiot. Ale ten przedmiot jest w 3D. No i tu się zaczynają dziwne rzeczy, bo najprawdopodobniej ludzie zostali podzieleni z tym tak na dwie rzeczy, bym powiedział. Na dwie grupy. Jedni sądzą, że to jest tarcza. Ja też tak sądzę. A drudzy sądzą, że jest to po prostu placeholder. Dla tych, co nie wiedzą, to jest placeholder, czyli na przykład, no nie wiem, nie mam jeszcze skończonych tekstur w grze. Robię grę, nie mam jeszcze skończonych tekstur i na przykład mam taką teksturę, która się automatycznie nastawia tam, gdzie jeszcze nie ma tych tekstur, ale ona później będzie zastąpiona tymi finalnymi, gotowymi teksturami. Czyli ona po prostu jest tutaj, bo jeszcze ich nie mam. Więc tu jest na przykład model kuli, bo jeszcze nie jest skończony model jakiegoś tam power-upa. No. Ale ja sądzę, że to jest po prostu tarcza. I kolejna. Inna droga. Tu już idziemy dalej. I zaraz będzie niezła rzecz. Pyk. I patrzcie na to.
Patrzcie na to. Prawdopodobnie wam to replayuję i spowolnię to. Ale co właśnie Classic Sonic zrobił? Może dam... Może zapauzuję to, bo odpowiednim... O. Zapauzuję to może w odp... No, nie. Otóż Classic Sonic tu zrobił drop dash. Że umiejętność, która jest dopiero będzie przedstawiona w Sonic Mania. Co swoją drogą potwierdza moją teorię, że Classic Sonic pochodzi z Sonic Mania, a nie na przykład Sonic Free & Knuckles. Bo tak miałem taką teorię, bo nie wiedziałem nigdy, gdzie wpasować Classic Sonica, aż w końcu została zapowiedziana Mania i już wiedziałem, że Classic Sonic jest z Mania, a to tylko potwierdza. No i w zasadzie to już się chyba kończy. O, właśnie to też chciałem powiedzieć, ta dziwna animacja, jak Sonic biegnie. A i to jest prawie wzięte z Sonic Generations. Jedyna chyba rzecz, że wzięta z Sonic... Kurde, wzięta z Sonic Generations. Nie wiem czemu, ale ta animacja wygląda mi trochę, nie wiem, jak koła roweru po prostu. Kręcą się... nie wiem. Kręcą się kółka roweru. O. A i to jest chyba 3D, co nie? No, to jest 3D. Więc to tyle z tej analizy, tak sądzę. Tak swoją drogą chciałbym już tak na koniec tego filmiku powiedzieć, że Let's Play z Undertale zostaje po prostu zawieszony. Nie mam żadnej weny do tej gry już. Może kiedyś powróci, może nie. Po prostu czasem tak trzeba, że muszę zawiesić tą serię. Że muszę zawiesić jakąś serię, bo już nie daje mi żadnej radości z jej robienia, więc Undertale zostaje zawieszone. Nie kasuję odcinków, bo nie widzę powodu, żeby ich kasować, ale nie będzie kontynuacji żadnej. Prawdopodobnie zostanie zastąpiona jakąś inną grą, jeśli w ogóle zostanie zastąpiona. Też myślałem, żeby jakąś grę kompletnie wywalić. Żeby mieć cały czas 3 filmy w tygodniu. Ale to się jeszcze zobaczy. W każdym razie mówię. Na Sonic Forces jestem nahypowany nadal. Tym bardziej, że ta muzyka jest po prostu świetna. To tyle. No Sonic Forces wychodzi oczywiście w grudniu. Na święta znaczy się. To nie wiadomo jeszcze jakie święta. No powiedziałem, no, że na święta. No, może to będzie na święta. Nie, no, dobra, na święta 2017, czyli prawdopodobnie w grudniu razem z Super Mario Odyssey. Sonic Mania wychodzi w czerwcu. Jeśli dobrze pamiętam. No, jak mówię, to by było na tyle. Tu mówił Pixel. Analizowaliśmy gameplay Classic Sonica z Sonic Forces. Na razie i cześć! Pa, pa! I do zobaczenia w następnych filmach. Chaos Control!